Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Alei Zygmunta Krasińskiego 4 wraz z oddanym w użytkowanie wieczyste do dnia 26 sierpnia 2013 roku udziału wynoszącego 48 przez 1000 części nieruchomości budynkowej, na której przyłożony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa, referuje pani dyrektor Wiktorzy. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Radni, do projektu uchwały nie przyjmują za ten budżet poprawki. Dziękuję. Stwierdzam odbycie czytania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Ostatnie głosowanie. Kto jest za przyjęciem sprzedaży? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 980. Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 13:15.